I po przerwie, to teraz rzut oka na te przedmioty, których jeszcze nie pokazałem z bliska. Uchwyt do licznika montowany na kierownicę. Bardzo solidnie się trzyma. No, można go odgiąć, ale w czasie jazdy zachowuje się poprawnie. Licznik jest tu wczepiany. Też od razu pokażę w taki sposób. Umieszczam go i przekręcam. No i siedzi. I tak jak mówiłem, siedzi dosyć pewnie. Nawet jak na warunki naszych polskich dróg. Teraz tak. Czujnik prędkości. Może mi się uda go obudzić, to się powinien się zaświecić. Albo już był obudzony. No, zamontowany jest do piasty za pomocą takiej gumki, która była w zestawie oczywiście. Jest trochę skręcona, teraz zauważyłem. No nic to. No i sam czujnik. Tak, i jeszcze czujnik kadencji. Zamontowany na ramieniu korby. No, tu może nie najlepiej go widać. System mocowania taki sam. Guma przechodząca przez czujnik. I może go spróbuję pokazać. No, nie widać go najlepiej. Może teraz. No, czujnik jak czujnik. Dobra. I teraz wiem, że doświadczenia, że trzeba go obudzić poprzez na przykład parokrotne przekręcenie korbą. No i teraz spróbujemy go odnaleźć czujniki. Czyli wchodzę w tryb konfiguracji, przyciskając trochę dłużej ten przycisk. I teraz właśnie jestem w tym trybie E1 i zakręcę kołem. Aha, jeszcze muszę wybrać, że chcę wejść w ten tryb. Wszedłem w ten tryb i teraz powinny zgłosić się poszczególne czujniki. HRM to jest czujnik tętna, CAD kadencji, KMH to prędkości. No i widać, że czujnik tętna jest za daleko i w tej chwili leży na stole, więc jest nieaktywny. Pozostałe dwa czujniki się zgłosiły i licznik po paru sekundach przechodzi w ten domyślny tryb pracy. I mamy teraz dodatkowo wskazanie kadencji i wskazanie prędkości. Teraz chyba powinno pochodzić właśnie ze wskazań czujnika. Możemy sobie sprawdzić. Zakręciłem kołem i cudownie. Z pewną nieśmiałością, z pewną inercją, ale pojawiło się wskazanie prędkości. Więcej informacji o czujniku, o tym, jakie informacje można z niego wyciągnąć w artykule, który wkrótce ukaże się na mojej stronie. Zachęcam do odwiedzenia strony, czyli odnalezienia tego artykułu. Jak tylko się pojawi, to dodam link do filmu. No i pewnie wiele osób interesuje, jak wygląda dokładność wskazań prędkości, kadencji, wskazań GPS-u. No i tu w tej chwili chyba rozczaruję tych, którzy oglądają ten film. Nie przymierzałem się jeszcze do tej oceny. Żeby ją zrobić solidnie, należałoby moim zdaniem porównywać wskazania z dwóch różnych GPS-ów umieszczonych maksymalnie w tych samych warunkach. Ja mam GPS turystyczny. Próbowałem przeprowadzić taką próbę, ale przeprowadziłem ją dosyć nieudolnie, dlatego na razie się nie potrafię powiedzieć nic na temat wskazań GPS-a. Intuicyjnie czuję, że
czuję. W zasadzie to już to wiem. Wskazania z satelitów są rzadko próbkowane, dużo rzadziej niż w czujniku turystycznym, w którym zresztą można tą częstotliwość próbkowania sobie ustawić. Tu takiej możliwości nie ma. Tu mamy po prostu ustawienie fabryczne i tyle. Wskazania z czujnika kadencji zdarza się, że skaczą. Podobnie z czujnika prędkości zdarza się, że skaczą. Co to znaczy skaczą? Że zdarzało mi się już zarejestrować trasę, w której przez kilka sekund jechałem 150 km na godzinę, co oczywiście jest w moim przypadku na tym rowerze niemożliwe. W związku z tym no jest to jakiś, było to jakieś niedociągnięcie. Ale ponieważ dane zbierane są w otwartym standardzie FIT, nic nie stoi na przeszkodzie, by po powrocie sobie je próbować przefiltrować. No i to tyle. Dla niektórych na pewno będzie wadą konieczność każdorazowego szukania czujników. Ja starałem się przed chwilą pokazać, że nie trwa to długo, dosłownie kilka sekund i sprawa załatwiona. Moje wrażenie ogólne jest takie. Jestem bardzo zadowolony z tego zestawu. Nabyłem go za stosunkowo skromne pieniądze, porównując z konkurencją. Inne rozwiązania tego typu, nawet chińskie, są znacznie droższe. Tu dostałem coś użytecznego za rozsądną cenę. Estetycznie wykonane, co jeszcze raz podkreślę. Też o tym jeszcze nie mówiłem. Bateria trzyma dłużej niż wystarczająco. Jeździłem z tym czujnikiem najdłużej do tej pory. Coś około 6, już może 6,5 godziny. Wskazanie bateria nie drgnęło. Na próbę próbowałem go rozładować. Jeżdżąc kolejny dzień, gdy wskazanie baterii już migało, i znowu jeździłem coś ponad 2,5-3 godziny, nie udało mi się go rozładować. I z tego powodu jestem bardzo zadowolony również. Cóż, intuicyjny, prosty w obsłudze. Spełnił wszystkie moje oczekiwania. To wszystko. Dziękuję za uwagę.